rolach głównych. Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas junto al miedo de volverme a enamorar. Nie igraj z aniołem. W pozostałych rolach hasta el sentido al hablar y con solo escucharte y con solo mirarte el amor vuelve a empezar. Eres luz que puede tocar este corazón, no hay nadie más que tú. Odcinek 121. Gotowe? Teraz do piekarnika. Opowiedz mi teraz, co jadasz w szkole. Czasem chipsy, bo nie zawsze mają pączki czy czekoladki. Nie wiesz, jak szkodliwe jest śmieciowe jedzenie? Co to takiego? Właśnie to, co jesz. Poproś Balbinę, żeby ci robiła kanapki i sałatki z papryką, ogórkiem, marchewką. Może je skropić sokiem z cytryny. Dzięki zdrowej żywności unikniesz chorób i nadwagi. Brzmi apetycznie. I nie będziesz chorować. Wszystkie dzieci powinny zdrowo się odżywiać, a najlepiej jadać w domu, z rodziną. Rozkaz. Od dziś będę jadła tylko domowe jedzenie, a nie kupione na ulicy. Tak, kochanie. Teraz wyjmiemy ciasto z piekarnika. Tak szybko? Już gotowe. Nawet nie jest gorące. Wygląda smacznie. Ukrój mi kawałek. A zaraz, kochanie. Spróbuj. Pyszne. Babcia Mariana nie zapomniała o tobie. Masz, zjedz. Palce lizać. Czy coś się stało? Nie, tak. Nie, a właściwie tak. Jutro idę na ślub. Następny? Izrael żeni się z Becky. Będę ich świadkiem. I co? Lepiej, żebyś o tym wiedział. Juan Miguel też będzie świadkował. Ty i on? Razem w kościele? Nie zgadzam się. Nie mogę im odmówić. Nie pozwolę na to. Nie pójdziesz na ten ślub. Zabraniam ci. Nie wiedziałem, że będziecie świadkami. Izrael prosił mnie o to. Zgodziłem się, nie wiedząc, że Mary Chuy będzie świadkową.
Nie wiem jak ona, ale ja się nie wycofam. Może odmówić ze względu na sytuację. Dowiemy się pojutrze. Dawno nie rozmawialiśmy. Jak ci się wiedzie? Jako tako. Co ze sprawami sercowymi i z tą biedną dziewczyną? Długo rozmawiałem z Blanką. Jestem prawie pewien, że udało mi się ją wyleczyć. Iwet przestała ją dręczyć. Znikła na zawsze. Poślubisz ją? Zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Pojawił się mężczyzna, którego chciała zniszczyć, choć bardzo go kochała. I chyba wciąż kocha. Mężczyzna? Blanka rozpoznała go. Los płata nam figle. Wiesz, kto to? Nie. Mój najlepszy przyjaciel. Ten, który chce poślubić Maliciuj. Omar Contreras? Tak. Poznał ją we Francji jako Iwet. Zerwali, ale ona przyjechała do Meksyku w ślad za nim. Nie do wiary. A jednak bardzo się kochali. Dlatego nie tracę nadziei. Być może mogę jeszcze walczyć o serce Maliciuj. Nie pójdziesz na ten ślub, skoro świadkiem jest Juan Miguel. Chciałabym cię posłuchać, ale nie mogę. Pójdę tak czy siak. Dlaczego chcesz tam iść wbrew mej woli? Państwo młodzi są moimi przyjaciółmi. Grali razem w teatrze. Nie mogę ich zawieść. Ale dlaczego musisz być świadkiem? Bo mnie o to prosili. Mogli wybrać kogoś innego. Dlaczego akurat ciebie? Bo tak chcieli. Nie mogę im odmówić. Znajdź jakiś wykręt. Na przykład nagła choroba. Już wydrukowano zaproszenia. Jest na nich moje nazwisko. Obok nazwiska Juana Miguela. Co z tego? W czym problem? Nie lubię, kiedy coś was łączy. Mamy dziecko. I uznałaś, że ma do niego prawa. A ja musiałem na to przystać. Ale nie zgadzam się, byście pokazywali się razem. Wezmę to pod uwagę. Tym razem proszę jednak, żebyś się nie upierał. Zgoda? Jesteś pewna, że będą świadkami na ślubie Izraela? Nie wierzysz? Zaczekaj. To zaproszenie. Tu jest napisane, że świadkami będą tata i Maliciuj. Zresztą pytałam tatę i potwierdził. Dlaczego je pogniotłaś? Takie ładne zaproszenie. Nie wtrącaj się, smakulo. Mam nadzieję, że się zgodzisz. Ślub jest jutro i nie chciałabym ich zawieść. Proszę cię. Dobrze, muszę ulec. Ale mam nadzieję, że po raz ostatni pokażesz się z Juanem Miguelem. Dzięki za wyrozumiałość. Jeszcze jedno. Śmiało. Nie pójdziesz na ten ślub sama, lecz ze mną. Postanowiłam pójść do Juana Miguela, żeby poprawić sobie humor. Dobrze zrobiłaś. Wcale nie. Dowiedziałam się, że Juan Miguel i Maliciuj będą świadkami Izraela i Becky. Niemożliwe. Tak. Znowu pokażą się razem. Co zrobimy? To, co zaplanowałam. Pozbędziemy się jej na dobre, żeby nie wchodziła mi w drogę. Kto się żeni? Należeli do paczki Maliciuj, Becky i Izrael.
Becky e Israel. Israel? Pamiętam go. Był na pogrzebie męża Elsy, który umarł, bo nadużywał alkoholu. Niektórzy kończą marnie. Na szczęście nieliczni. Ci, którzy chcą coś osiągnąć, przestają się buntować i stają się pożytecznymi członkami społeczeństwa. Łudzisz się. Nie, Patricio. Niektórzy osiągają sukces. Mniejszość. Izraelowi się udało. Robi karierę. Zakłada rodzinę. Nie z Estefanią. Byłbyś do tego zdolny? Nie chcę, żeby ten facet wychowywał moje dziecko jak swoje. A może zrozumiałeś, że kochasz Beatrice?